Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online na PS4, czyli jestem w czarnej dupie, bo nie mam tu totalnie nic. Nic, zero, nawet do mechanika nie mogę zadzwonić. Właśnie skończyłem sobie wyścigi stanterskie i wysrało mnie na szczycie góry. Nie mogę się stąd w żaden sposób teleportować, muszę po prostu zejść, a jak zacznę schodzić stąd to prawdopodobnie spadnę. I się zabiję i pewnie wrócę gdzieś w okolice. Nawet nie mam chyba dość hajsu, żeby się zabić. No trochę hajsu mam, może starczy na jakiś garaż, na jakąś pierwszą chatę, cokolwiek. Mam nadzieję właśnie takie coś dzisiaj sobie kupić, jakiś samochód, nie wiem, może Staliona, może Dukesa, coś może szybszego, nie wiem. Zaraz zobaczymy, co tam mogę sobie kupić obecnie. No nic raczej szybkiego sobie nie kupię, to może chociaż coś dobrego. Okej, właśnie dostałem zaproszenie na robotę, ale podejrzewam, że mnie wywalą stąd, no bo zobaczą poziom 7 i trochę lipa. Oni nie wiedzą, że ja mam na komputerze poziom 290, ale powiem wam, że na padzie, w ogóle na PS4 w GTA gra się zupełnie inaczej, troszeczkę gorzej. W sensie, może nie tyle, że bardzo źle, tylko mi jest trudniej, bo jest tu tak zwany input lag większy ze względu na to, że mamy tylko tych 30 FPS-ów. To jest problem, niestety. Świetnie, host wybrał najtrudniejszy poziom, przez co mamy 0 żyć. Ja mam tylko jedną broń. Ja mam tylko jedną broń, mam zwykłego Gnata i jestem grupą naziemną. W ogóle tak jeździłem sobie te właśnie wyścigi te stanterskie i zauważyłem, że na PS4 grają straszne nuby w większości, to znaczy dobijam je do, wiecie, niskich poziomów głównie, ale no jeździli tragicznie, to było coś okropnego jak na to patrzyłem, chociaż no mówię, no mogłem trafić na takich słabszych graczy. No i tutaj co, no samochody jeździć, ale ha, bo tu jest auto aim, okej. Dobrze, to może jakoś to będzie, nie wiem. Jakby nie było tego auto-aima, to porażka. Ja muszę od tych przeciwników jakąś broń podnieść, bo ja nie... O, shit, już mi ktoś tam strzela. Bo ja nie dam sobie rady. Gonią mnie! O, shit. Dobra, ja idę tu pod mostem zobaczyć. Tu będą później samochody jeździć, ja nie chcę się tak wystawić brzydko. Ale... Ojej, coś tutaj idzie, zobaczmy. O, strzelaj go! O. Będzie miał jakąś lepszą broń? Ale fajny jest ten auto-aim, naprawdę pomaga na tym padzie. Co ty strzelasz tutaj, suka? Weź się garni trochę. O się. Jest tam za paletami. Dobrze, że ja trochę... O, już ktoś umarł. Nie, to nie ma sensu. Dajcie spokój, przecież oni grać nie potrafią. No, zamiast się gdzieś schować tak jak ja, bo przecież to ciężko jest w napadzie, cholera, strzelać w cokolwiek celnie. Dobrze, że ten auto-aim jest. No to nie da rady. To już... Na PC-cie było trudno robić napady z randomami, a tutaj to ja widzę, że to jest jakaś porażka. Idę do wolnej, mam w dupie, ale mam nadzieję, że teraz mnie przeniesie chociaż gdzieś w okolice miasta, żebym mógł sobie jakiś samochód ukraść i wrócić gdzieś tam w normalne obszary. Zresztą trzeba kupić garaż i trzeba kupić pierwszą furę. Mam nadzieję, że właśnie Elegy jest za free na początek, byłoby fajnie, bo to jest fajne auto z fajnymi opcjami tuningowymi i dosyć szybkie. Holy shit, przyjechały posiłki, ale widzę, że dobrze jest się trzymać razem. Bierz ten samolot i spiero, fuck, dobra, ja wychodzę stąd. O, dobrze, teraz jestem chociaż w normalnym miejscu. To powinien być albo śmigłowiec, albo jakiś samolot, żeby stąd odlecieć. I przydałoby się kupić jakiś pierwszy garaż, jakąś chałupę, nie wiem, cokolwiek. Mam trochę hajsu, 48 tysięcy, właściwie to mam 49 tysięcy. No trudno, no, na nic innego mnie nie stać, cholera. Dobra, to teraz mamy już, o, teraz mogę do mechanika zadzwonić, fantastycznie. No i teraz chodźmy sobie kupić furę pierwszą, to myślę, że będzie to Legend, to jest najlepszy wybór. O jest! Za darmo, okej. Wybierzemy kolor, no to trzeba się zastanowić poważnie jaki kolor. No myślę, że czerwony będzie najszybszy. I zobaczcie jakie staty mamy wybujałe. Zresztą to jest fajne auto. Dobra, dorwałem jakiś samochód. Przejdźmy się na lotnisko i z lotniska do mojego nowego garażu. Ja nie wiem, czy to tylko sam garaż? O shit, poważna sprawa. Ja pierdził, a jest w ogóle auto AIM z pojazdu? Dupa, nie ma. To jak ja mam strzelać z samochodu? Cholera, da się kogoś trafić? Spróbuję tego trafić. Ło, headshot poleciał! Wordal, to był łatwy cel. Ja nie mogę, nie wyobrażam sobie strzelać z samochodu, to chyba w ogóle to nie ma sensu. To trzeba wyjść z samochodu i zacząć do kogoś strzelać. Pościgi mogą być tragiczne. Kurde, muszę się schować przed policją, bo mnie zaczęła gonić. Dobra, jest mój anis, proszę bardzo. Pytaliście, chcieliście, oto jest moja nowa fura. Fajnie, że Rockstar daje takie auto za darmo na początek. Włączymy sobie radyjko. Bo to jest naprawdę szybki samochód i bardzo fajny. Można sobie nim spokojnie pośmigać i nawet w wyścigach gdzieś tam pouczestniczyć, ale przede wszystkim dostać się szybko z jednego miejsca na drugie, gdzieś tam na mapce. To jest bardzo ważne. No i w końcu mogę sobie jeździć jakimś swoim samochodem. Powiem wam, że to daje mega satysfakcję, jak się w końcu zarobi na coś swojego tutaj w GTA. Jak się przed chwilą jeszcze zaczynało i nie miało się zupełnie nic. Z drugiej strony można też kraść samochody z ulicy jakieś, takie niedrogie, sprowadzać je sobie i stuningować tam, żeby mieć je na stałe, prawda? To też jest dobre wyjście, to trzeba znaleźć takie auto, które nie kosztuje 100 tysięcy, bo do 100 tysięcy możemy właśnie takie auto sobie sprowadzić z ulicy i sobie je jakoś tam przerobić. O, jest tutaj chyba Futo. No, Futo sobie jechało. O, przecież możemy sobie chyba Sultana sprowadzić. Sultan był zajebisty, nim się też fajnie jeździło. O cholera, nie sprawdzę ile to kosztuje, bo mnie tu policja goni. Nie wiem, no, wydaje mi się, że można to sprowadzić. Zresztą jest kilka jeszcze innych fajnych autek offroadowych na przykład. Jak takie jakieś buggy, one kosztuje 3000 dolarów. W zasadzie mógłbym sobie je kupić i mieć święty spokój, ale to też szybkie autko jest, tylko trudne w opanowaniu. No i łatwo wyłapać headshota, tylko nie wiem czy mi ktoś tutaj na PS4 strzeli headshota. Jest możliwość podłączenia tu myszki i klawiatury do PS4. Trzeba sobie kupić taką przejściówkę za jakieś 300 albo kupić specjalną dedykowaną klawiaturę i myszkę za 700 do PS4. I wtedy możesz sobie grać, tylko no właśnie. Na PS4 gra się, w ogóle na konsolach powinno się grać na padzie, tak żeby były równe szanse dla wszystkich. Jest możliwość podłączenia różnych tam kontrolerów, tak? Ale ogólnie myślę, że taki podstawowy to powinien wystarczyć do obsługi każdej gry. To co kupiłem to jest chyba garaż, bo widzę teraz na minimapce. A właśnie, musimy Sultana najpierw tutaj trochę przerobić, bo on jeszcze jakby nie jest mój. Za naprawę wybulę w ciul hajsu, bo przecież strzeliłem gościowi w szybę, nabrudził mi na tapicerkę w moim nowym aucie. Teraz jeszcze parę zderzeń, no nieciekawie to wygląda. Okej, zobaczmy. Ten samochód może być zmodyfikowany u Benego, no kurde, jakbym nie wiedział. 200 dolarów nie jest źle. I tutaj też możemy sporo opcji sobie zainstalować, ale najpierw... o, 2000, spoko. I 1,5, jest już mój sułtanik. Teraz mogą nawet mi go rozwalić, ukraść, zabrać, nie wiem co tam porobić jeszcze. No na razie to nie ma co tam silnika tuningować, innych takich rzeczy, bo... No to kurde, no to nie ten poziom, moi drodzy. Trzeba by było sobie kupić jakąś broń, może automatyczną, żeby tutaj w ogóle można było coś postrzelać. Jakieś, nie wiem, Uzi, cokolwiek, kurczę, co by tam dało radę. I dopiero później robić jakieś może misje. Właśnie, przecież można robić zwykłe misje za 20 tysięcy. Tam trzeba troszeczkę tylko postrzelać. To by można było porobić sobie. Kurde, tu zarobić trochę hajsu. No, 20 tysięcy za jedną misję, a niektóre można bardzo szybko zrobić. Tylko trzeba mieć też pojazdy jakieś, bo tak jak będę używał tych swoich broni... Tu jakiś transformator na jakimś totalnym zadupiu. To w ogóle jest jakiś loft, a nie garaż. What? Okej. Już myślałem, że będzie lipa. No nic, ale zobaczcie. Tutaj Tomku w swoim domku. Tutaj management. No ale jest, mam garażyk, zobaczcie, taki undergroundowy. Dwie fury, jedno fajne światełko, nawet klimatycznie to wygląda, powiem wam. I co, mam dwie fury, Nissan GTR i tu mamy Subaru WRX STI, przepraszam, tak się powinno mówić. O, teraz widzę, że misje są podwójnie punktowane, znaczy premiowane. Players 1 do 2. Okej, przejdziemy sobie, to chyba to będzie. Tylko limuzyna, nie? Z limuzyna, okej. To co? Jak tu się broń zmienia, to jest istotne trochę. To jest radio. Aha. O? Co? A jest, bo już myślałem, że mi broń ktoś zabrał. No jak tu się... Aha, może. Jezu, tutaj się rzucili na mnie grubo. No dobra, ale mam furę, nie muszę do nich strzelać, wystarczy ich po prostu poprzejeżdżać. Ty mnie chyba nie trafisz. Dobra, sprawdzimy jak działa tutaj auto aim. W rękę, gdzieś tam w pachę mu strzelałem. W sumie taki bardzo czuły punkt u ludzi. Kurde. A tamtego sięgnie auto aim? Coś nie bardzo sięga. Kurde. Patrzcie, ja się umiem chować za tymi, za przeszkodami. O, shit! To było dobre. W player mu strzeliłem na chama. Elegancko. No ale kobiety... No co? Cyk, dawaj Gnata. Kobiet nie obowiązują dżentelmeńskie prawa, prawda? Bierzemy shaftera i jedziemy do dealership. Do dealera po prostu. Grubo to atakują, oni mają broń automatyczną. A ja mam jedno życie dodatkowe, więc no nie powiem. O, shit, pociąg. Więc nie powinienem się tam specjalnie przejmować, ale kurde, mocno biją. Kurczę, już ma. Co, ja zaraz umrę. Fuck. Nie mam chyba przekąsek. Zresztą na konsoli przekąski będzie się ciężko jeść. Bo tu trzeba tam poklikać dziwne rzeczy, tu trzeba cyk. I tutaj dopiero zjechać gdzieś na dół, ale ja nawet chyba tego nie mam. No dobra, nieważne. Grunt, że już tutaj dojechałem i przeżyłem chyba jakoś. I te misje są mega trudne. O, shit. Well done. Dobra, kasę, kasę, ile kasy? 5000, 2000? JP na 100% i... Chłopie! Ja robię tę misję! 13 tysięcy za misję! No tak, bo teraz są te misje zboostowane, to tak jak dla mnie, pomyślał Rockstar. Dobra, damy ludzkowi elegancko. Wow, to co tu jeszcze? Ale ja nie chcę tak. O, i to mi się podoba. Zobaczcie, na start kończy się jakaś misja, jakaś akcja i Lucek już ma podstawioną furę. Fantastycznie. Teraz tak, tutaj mamy jakieś lepsze bronie do kupienia. Zobaczmy, co tu będzie. No przydałoby się coś tam dokupić. Nie wiem, co mam odblokowane nawet. Poka mi tutaj coś. O się, tutaj nic nie mogę kupić. A nie, mogę kupić mikro SMG, czyli Uzi. Dobra. Inspect. Pyk. O! I fantastycznie. I teraz mogę sobie działać. A tutaj coś mogę... O się, już do tego mam dostęp? Muszę za 45 tysięcy dolców to kupić. No nie. Ale tutaj chyba mogę kupić 14 tysięcy. Ja pierdziu. To tu takie drogie jest. 14 tysięcy, a to? 14 tysięcy. Wszystko po 14 tysięcy. Ogięło ich? 4 tysiące za to? Kurde, jakie to teraz wszystko drogie się wydaje. Ja pierdziu. Dobra. Nie, shotguna nie chcę kupić, tego też nie chcę. No chciałem jakiś karabin taki i mogę teraz bronią automatyczną strzelać z samochodu. Może ktoś będzie potrzebował tutaj na sesji pomocy. No dobrze, a zobaczmy, jak tu się w ogóle inni gracze zachowują. Tutaj ktoś sobie wjechał do salonu tuningowego, stuningować furkę. Okej, tu ktoś jest. Siema, chce się za... Oh shit. Skąd ty masz taką furę? Schowaj tą broń, czuję się niepewnie trochę. Patrz, jaką mam furę. Po 200? Oh shit! No nic, trzeba zmienić taki... Zrobimy pierwszy tuning. Trzeba zmienić kolor samochodu. Nic z jakiegoś tam drogiego, 12 tysięcy, kto ma kasę na takie kolory drogie? 9 tysięcy, to naprawdę trzeba teraz patrzeć, co się kupuje. Trzeba by zostać prezesem, o, to najlepiej by było. O, jest jakiś ziomek, on chyba mnie lubi. O, shit! Wcale gracze na PS4 dostał od jakiegoś bota. O, dostał raz, dostał dwa, o, shit, patrzcie, zamorduję go! Zamorduję go! O, zamorduję go! Kurde, jednak on mnie zamordował. Sięga go tam w ogóle? Chyba nie, bo to jest... Mam mały zasięg niestety. Tutaj moja fura stoi, ale nie ma czasu się Nie ma czasu się przesiadać, bo to poważna sprawa jest. Stój! Mam nadzieję, że nie ma pancernych oponach. Cholera, pewnie ma. Dogonię go, mam teraz szybką furę. Ha, widzisz, ja umiem strzelać, grałem na PC-cie. Dostał raz! Kurde, to były lagi? Miałem wrażenie, że tak. Przeładuj broń, szybko! Tutaj Dukes jakiś opancerzony, cholera. Znaczy wiem jaki, ale... Ja nie mam takich... Czekaj! Nie uciekaj! Dlaczego? Ach, kurde. Jak tu się... Ja pierdziu. Auto AIM w samochodzie, no co jest? Włączaj się, do cholery. Musimy go zamordować, no nie może tak być. Ale w ogóle fajna ta fura jest, ja sobie ją kupię później. Ona jest chyba lepsza od Elegy. Znaczy ja lubię ogólnie ten model w GTA. To jest taki Aston Martin, chodź tu. Ja tutaj widzę, że nikt z samochodu nawet nie próbuje strzelać. Uznali, że to jest bez sensu. Kto mnie tutaj goni? Tutaj, o kurde, tu widzę, że gonienie kogoś w samochodzie to jest poważna sprawa. To się cała sesja się tutaj skrzyknie na to, żeby kogoś tam złapać. O kogoś trafić jadąc w samochodzie, to jest, widzę, że masakra. O kurde, w ogóle to jest dziur, patrzcie. Cholera. Patrzcie, jak go tam ciśnie, o skubany. Pomaga mi. Gramy drużynowo, ale super. Czekaj, ja też chcę. A, mnie zastrzelił. Wow! Ale jak ja to zrobiłem? Moja fura krwawi! Nie mam opony. Ja nie wiem, jak tu się ręczny nawet hamuje. Aha, chyba tutaj. Dobra, już wiem jak. Czekajcie, uciekł mi. Ucieka na lotnisko. Nie zdoła mi uciec. Chyba, że jedzie po hydrę, no to przerąbane. Ale nie jedzie na lotnisko. Dobra. Jestem, ale tu widzę, że ma jakiegoś ziomka. Ja pierdziu. Gdzie oni są? O shit! Tu jest ich grupka! Dwóch na... O shit! Tam było trzech. Ej, jest jedno wyjście z tej sytuacji. Mogę spróbować znaleźć Buzarda gdzieś na lotnisku. Dobra, nie ma Buzarda, ale jest Anihilator. Musi wystarczyć. Wszyscy się schowali do domku teraz, jak mam dobry sprzęt. Anihilatorem ciężko będzie ich zamordować, ale... Możemy im chociaż trochę furki popsuć. O, ciężko się tym strzela, ale kurde. Jakoś dam radę, tylko kurde. Jakim zniszczę furtki, to mi hajs zabierze, na hajsie mi trochę zależy. Yeah, boy! Wychodzą właśnie. Wychodzą ze swojej kryjówki, teraz tak. Raz. I raz, i raz, i raz, i raz, i raz, i raz. Wow! Oberwał? Było blisko. Ale... Haha, ja umiem omijać rakietki, ale teraz będzie ciężko. Teraz będzie ciężko. Shit, minigany, minigany. Omijaj! O! Trzeba było tak trochę na bok polecieć. Ale kurde, było blisko. Na pewno się osrali. Przyleciał jakiś gościu z 8 poziomem i kurczę, nasrał im. Na pewno mieli tam trochę kisielu w gaciach. To nic, moi drodzy, ja tutaj będę jakoś walczył o przetrwanie w GTA Online na PC-cie, na PS4, sorry. Zapraszam was na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, pa pa.